Pomysł spotykania się z pracownikami, to już od początku miałem taką ideę, bo trzeba rozmawiać. Ubolewam nad tym, że nie możemy w pełnym wymiarze rzeczywiście spotkać się na którejś z naszych sal. Spotykamy się w wersji, jak to teraz będą zajęcia, w wersji hybrydowej, czyli częściowo obecni na sali, a częściowo w internecie. Natomiast chcemy, po pierwsze, dzisiaj jest taki dzień, że zaczyna się nowa kadencja, zaczyna się dzień, w którym nowy zarząd, w troszeczkę innym składzie w stosunku do tego, co mieliśmy do wczoraj, obejmuje rządy i chcieliśmy przedstawić, w którą stronę Politechnika pójdzie. Jaki jest kierunek, jaka jest wizja rozwoju Politechniki Opolskiej. I po to spotkanie i na pewno takie spotkania będziemy robić często. Najbliższa kadencja, która zaczyna się dzisiaj 2020-2024, będzie bez wątpienia wyzwaniem, ale uważam, że takie wyzwania to właśnie to są zadania dla nas. Dlaczego? Dlatego, że dopiero żeśmy wyszli z wprowadzania ustawy 2.0, a już się musimy przygotować, bo są zapowiedzi i prawdopodobnie już niedługo usłyszymy o rekonstrukcji rządu, a tym samym rekonstrukcji naszego ministerstwa i też nie wiemy, w którą stronę to wszystko pójdzie. To jest rzecz pierwsza. A kolejna rzecz to jest oczywiście ewaluacja, która przesunęła się o rok, ale uważam, że tutaj akurat jesteśmy dobrze, a nawet już bardzo dobrze przygotowani do tego. Także kolejna rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, to jest oczywiście kształcenie na odległość. To jest kolejne wyzwanie, gdzie doskonalimy i musimy doskonalić te narzędzia, bo widać, to od tego odwrotu nie będzie. Chcemy iść troszeczkę inaczej spojrzeć na edukację, mówiąc o kształceniu ustawicznym, czyli nie tylko naszą dziecięcą Politechnikę, naszą młodzież, naszych seniorów, ale i studentów oczywiście, studentów, doktorantów, ale również osoby aktywne zawodowo. I tutaj będziemy chcieli przygotować i wyjść z ofertą dla tych osób, które dzisiaj intensywnie pracują i są mocno zajęte, nie mając czasu na doskonalenie, a doskonalenie, uczenie się ciągłe, to jest nasz dzisiaj obowiązek. Moje zadania będą związane z zacieśnieniem współpracy, no właśnie, jak sama nazwa tego stanowiska mówi, otoczeniem społeczno-gospodarczym, zwłaszcza w zakresie rozwoju kształcenia ustawicznego, na które zarząd Politechniki Opolskiej w najbliższej kadencji kładzie bardzo duży nacisk.